przy drodze, zaraz za Dąbrową Tarnowską, na trasie Dąbrowa-Szczucin, 6 grudnia spotkaliśmy Mikołaja, który rozdawał prezenty kierowcom. Stał niemal naprzeciw baru, który zapewne Państwo wszyscy znają. To jest bar oddalony o parę kilometrów od Dąbrowy Tarnowskiej. Mikołaju, a co ty tu robisz? Prezenty rozdaję, prezenty dobrym dzieciom. A i tak zatrzymujesz tutaj samochody? Dobrym dzieciom rozdaję prezenty. Tym, co nie przeklinają, paciorek mówią. Słuchają mamy i taty, grzeczni są. A politykom też rozdajesz? Politykom rózgą. Rózgą, tak? Rózgą politykom. No rózgą. I bardzo dobrze. Tylko rózgą politykom, rózgą. To jest bar leśny, tak? Bar leśny. Dobre jedzenie, smaczne pierożki. Naleśniki. To Mikołaj nas tutaj zaprasza do tego baru leśnego koło Dąbrowy Tarnowskiej. Zaraz wejdziemy do środka. Jesteśmy w tej chwili w środku, to jest bar leśny i tutaj jest pan, który jest właścicielem, jest pomysłodawcą tej akcji. To przypuszczamy, że tu chodzi o promocję tego baru, prawda? Promocję firmy. Jesteśmy nowymi właścicielami tutaj i chcemy jak najszybciej i jak najlepiej rozpromować naszą działalność. Ale ten bar już istnieje od wielu lat, prawda? Tak, po prostu myśmy to przejęli przed wakacjami i próbujemy ściągnąć nowych klientów, nowych. Ale widziałem, że też tam jest jakaś śnieżynka u pana. Można z nią porozmawiać? Można. Śnieżynko, chodź tutaj. Dzień dobry, oto mamy właśnie Śnieżynkę. Pani też tutaj jest, rozumiem, z obsługi baru, tak? I państwo zachęcacie do korzystania tutaj z posiłków w państwa barze, tak? Tak. A dalej nazywa się to bar leśny, tak? Dalej, tak. Przejęliśmy nazwę po poprzednich właścicielach, po prostu, żeby było to, bo to jest trwa od lat, żeby było tak jak... Ale ten bar był zawsze popularny, prawda? Był i mam nadzieję, że będzie dalej. Opuszczamy bar leśny. Który jest bardzo ładnie położony. Mieszkańcy Dąbrowy zapewne go znają. Widzimy jeszcze Mikołaja, żegnamy Mikołaja. Do widzenia, Mikołaju. I udajemy się w stronę Dąbrowy Tarnowskiej.